To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach w piątek 24 września. Jak co tydzień będziemy z Michałem Kolanko podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia, aczkolwiek zawsze zaczynamy od wydarzeń politycznych. Tym razem jednak musimy zacząć od wydarzenia towarzyskiego, które ma jakże poważne polityczne konsekwencje. Michale, tydzień temu nasz kolega dziennikarz Robert Mazurek obchodził swoje 50. urodziny i ci posłowie, szczególnie Platformy, którzy na nich się pojawili, mają dziś poważne kłopoty. Znów wróciły hasła Tusk się wściekł. Przypomnij może naszym słuchaczom, o co chodziło i dlaczego to taki problem dla Platformy. Tak, hasło Donald Tusk się wściekł albo Donald Tusk jest wściekły lub Donald Tusk jest bardzo wściekły. Oczywiście często pojawiały się, gdy Donald Tusk był premierem i zwykle zapowiadały to, że doszło do jakiegoś, czy inaczej, dochodziło zawsze do kryzysu, później Donald Tusk się wściekał, no i były konsekwencje. I tak też jest w tej chwili, chociaż kryzys to może duże słowo. Chodziło oczywiście o to, że politycy Platformy, w tym prominentni politycy Platformy, w tym Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący, Borys Budka, wiceprzewodniczący i szef klubu parlamentarnego oraz na przykład Sławomir Neumann, który chyba może podjąć największe konsekwencje w praktyce po tej uroczystości, byli na urodzinach właśnie wspomnianego naszego kolegi. Pół biedy, że byli, ale dali się sfotografować. Tak, no byli tam też politycy PiS, ważni i jest problem, ponieważ no i Donald Tusk się wściekł. Wczoraj, czyli w czwartek, kiedy nagrywamy w piątek, w czwartek był nawet taki live chat z Donaldem Tuskiem, teraz modna forma, live stream. No i Donald Tusk nawet powołał się na wiadomość od swojej teściowej, która broni chłopaków, żeby ich tam, że każdy teraz człowiek w Platformie jest na wagę złota, więc... No, broni, ale krytykuje, bo mówi, rozumiem twój gniew, zachowali się nieodpowiedzialnie. Rozumiem gniew, ale broni ich jednak, tak ich trochę broni. No i później widziałem też wpis Tomasza Siemoniaka na Facebooku, no taki samokrytyczny w tonie i tak sobie myślę, że chyba nie pamiętam w ogóle urodzin, czy jakieś w ogóle wydarzenia niepolitycznego, które miałoby tak duże konsekwencje polityczne. No bo ja też rozmawiałem z wyborcami Platformy w tym tygodniu i wyborcy Platformy, którzy zobaczyli te zdjęcia z imprezy u Mazurka, zorganizowanej przez Mazurka, przepraszam, no byli tak samo jak Donald Tusk wściekli. Ale jakie to plany Platformy krzyżuje? Albo dlaczego to uderza w wiarygodność Platformy? No bo ich zdaniem. W sobotę, tydzień temu w trakcie konwencji w Płońsku, no Donald Tusk powiedział, że czas wyjść z bańki, że polityka nie można robić tylko w studiach telewizyjnych i na Twitterze i trzeba się pilnować. To jego przemówienie w tym Płońsku było złożone z wielu elementów, no ale jednym z nich było taka przestroga, żeby się pilnować, żeby nie biegać, tego nie padło to oczywiście wprost, ale no, żeby nie biegać przy granicy, żeby nie mówić tam o piłowaniu czegoś lub kogoś, z czegoś lub innych rzeczy, zwłaszcza z przywilejów, zwłaszcza jeśli chodzi o katolików, a nam tu powiedział, że no my w Platformie przecież wszyscy jesteśmy w zasadzie katolikami, no i Sławek został wywołany do tablicy, mówi oczywiście o Sławomirze Nitrasie. No i teraz właśnie inny Sławomir Neumann, tak jak słyszałem, doszły takie sygnały od razu w Platformie, już nie będzie na listach. To brzmi dosyć... No i też Sławomir Neumann też, to jest kwestia oczywiście też wewnętrznych wyborów, ponieważ jest w zasadzie chyba dalej przewodniczącym Platformy w województwie pomorskim, baronem. Tutaj ten status Neumanna też nie będzie na pewno, bo Już teraz chyba było jasne, nawet przed tą imprezą, że nie będzie kandydował i to też sprawia, że no to już jego polityczna kariera na razie stoi pod znakiem zapytania. A był to człowiek kojarzony bardzo ściśle z Grzegorzem, jest kojarzony cały czas z Grzegorzem Schetyną. No więc właśnie, czyli rozumowanie tu jest takie, walczymy na śmierć i życie z PiS-em, a tu się nagle okazuje, że część naszych polityków z nimi popija sobie alkohol na neutralnym gruncie i to uderza w naszą wiarygodność. Ale też powiedziałeś, że to uderzyło też w plan Tuska. Wszyscy komentatorzy zwrócili uwagę na to, że Donald Tusk właśnie mówił o tym kursie takim bardziej centrowym. Już nie mówił o tym, że jest walka dobra ze złem, tylko że trzeba szanować rozmaite osoby w Polsce, żeby większość czuła się, tak mówił o tym, żeby mówić w imieniu większości, a nie żeby zdobywać lajki, co ja odebrałem jako aluzję do tweetów pani Jachiry i jej natrząsań z katolików i z beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Na portalu W Polityce obśmiewano gest Donalda Tuska, który nie tylko pocałował chleb, ale również uczynił nad nim znak krzyża. Tak, widziałem to na żywo i powiem szczerze, że jeszcze chciałbym dołożyć jeszcze jedną rzecz, że ten pulpit, przy którym był Donald Tusk z Płońskiem i z herbem miasta, Płońsk, niewielkie miasto na Mazowszu, to wydawało mi się, że jak zamknąłem oczy i tak pomyślałem sobie, że zmienię tych ludzi, to że tam może teraz wkroczyć Jarosław Kaczyński i wokół będą politycy PiS i nic, i wszystko by do siebie pasowało. Tylko tam jeszcze wisiała na górze flaga unijna i trzeba by ją szybko ściągnąć, ale za chwilę mogłaby tam być konwencja PiS. To prawda, ja też sobie wyobrażałem Mateusza Morawieckiego, bo on chyba bardzo lubi stroje ludowe, takie chleby, te wieńce dożynkowe. Tak odkrył sobie taką żyłkę ludową premier Morawiecki. No tak, to trudno się dziwić, bo wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość teraz od 15 maja, pamiętamy Polski Ład i tam też później były wywiady Jarosława Kaczyńskiego, jednym z nich chyba do naszych kolegów z Interi, z Piotrkiem Witwickim i chyba Marcinem Fijokiem. Wtedy Jarosław Kaczyński mówił, że wręcz czyta takie książki teraz modne o ludowej historii Polski, tak? Adama Leszczyńskiego, tak się chyba ta pozycja nazywa, tak ją wymienił prezes Kaczyński, więc no trudno, myślę, że Mateusz Morawiecki, no to jest oczywiście związane z całą tą strategią o Polskim Ładzie, ale chyba do tego jeszcze przejdziemy. Ale wróćmy jeszcze na moment do Platformy. Jak ty rozumiesz ten ruch premiera Tuska, czy byłego premiera Tuska, a obecnie przewodniczącego Platformy, związany z próbą, no właśnie, chleb, tak, sala gimnastyczna, czy hala sportowa, mniejsza miejscowość, łajanie swoich posłów wprost i nie wprost za rozmaite wypowiedzi. Dostało się też takim postaciom opozycji jak Władysław Frasyniuk, czy Bartłomiej Sienkiewicz, którzy krytykowali ostro policję, Straż Graniczną i wojsko, między innymi za to, co się dzieje na granicy. Mówił, nie krytykujcie instytucji, tylko PiS, który wykorzystuje te... Tak, no i wszyscy Polacy trzymają kciuki za Straż Graniczną. A później, bo ta konwencja była oczywiście, to główne wystąpienie przyciągnęło najwięcej uwagi, ale tam były wystąpienia ludzi, którzy przyszli do Platformy niedawno i było też wystąpienie byłego żołnierza, który teraz już oczywiście w służbie, poza służbą czynną, który w ogóle przypominał słowa przysięgi wojskowej, Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, honor, ojczyzna, też padło z mównicy. I słowa właśnie przysięgi wojskowej. I to generalnie, myślę, że takie słowa dawno nie padały na konwencjach Platformy, chyba w ogóle, przepraszam, że tak to powiem, ale chyba wcale. I to było, myślę, że to było bardzo też odnotowane w mediach społecznościowych, a rzadko się zdarza, żeby przemówienia takie pomiędzy miały taki rezonans, a to wystąpienie miało. Donald Tusk zresztą też próbował naprawić swój błąd z Kampus Polska Przyszłości, bo wspomniał pytanie na kampusie Pawła Linkę, to jest młodego człowieka z miejscowości Kościan w Wielkopolsce, który pytał o ambicje młodych ludzi z mniejszych miejscowości, co zrobić, żeby ta sytuacja żeby nie musieli wyjeżdżać, żeby sytuacja się tam zmieniała, no wtedy Donald Tusk w ogóle przyznał, że nie odpowiedział na to pytanie dobrze wtedy, co zresztą wszyscy zauważyliśmy. I próbował jakoś to naprawić. Mówił, mówił wtedy wyłącznie o miłości do swoich małych ojszczyzn i o tym, jak jest dumny z bycia Kaszubem, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to dobra odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby młodzi w Kościanie mieli szansę tam zostać i musieć wyjeżdżać do Poznania czy Warszawy. Wystarczy przeczytać książkę Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Marek Szymaniak napisał taką książkę. Nie wiem, czy Donald Tusk ją czytał, ale chyba powinna być lekturą obowiązkową w Platformie. No i wydaje się, że była próba takiego w stylu Tuska, czyli bez większych konkretów, bo PiS pewnie przedstawiłoby jakąś tam piątkę czy siódemkę, czy piątkę czy jakiś taki konkretny plan. Natomiast no, Tusk mówił o równym dostępie do ochrony zdrowia, do jakiejś takiej nowoczesnej ochronie zdrowia, też kulturze i tak dalej. Więc I tu krytykował marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który snuł na Kampusie Polska dywagację, jak powinien wyglądać system opieki zdrowotnej i sugerował, że można zlikwidować dużą część placówek. Donald Tusk go zrugał, nie wymieniając jego nazwiska, co prawda, mówiąc, że wyborca, czy w ogóle obywatel nie może się zastanawiać, mieszkając w mniejszej miejscowości, czy zostaną mu zlikwidowane szpital. I czy właśnie usługi medyczne będą dla niego zupełnie nieosiągalne, również jeśli chodzi o odległość. Tak, ja byłem na takiej debacie w Karpaczu, którą organizowała Rzeczpospolita, dotyczącej zrównoważonego systemu ochrony zdrowia. Pamiętam właśnie tam, jak jeden z panelistów zwracał uwagę na to, jak ogromna dysproporcja jest między w myśleniu o ochronie zdrowia, gdy ktoś jest z dużego miasta, a gdy ktoś jest na przykład musi jechać 90 albo 100 kilometrów do lekarza. Jeśli to jest osoba starsza, która nie może liczyć na wsparcie swoich wnuków na przykład, to też może nie mieć dostępu do ochrony, do transportu zbiorowego, bo po prostu nie działa w bardzo wielu miejscach, takich mniejszych miejscowościach, no i robi się z tego jeszcze większa katastrofa. I myślę, że Platforma, jeśli chce na serio zawalczyć o Płońsk, to musi podejść do tych problemów właśnie tak holistycznie, nie tylko ogólnymi hasłami, bo wydaje mi się, że wyborcy tam oczekują po prostu konkretów. Natomiast ja rozmawiałem w ogóle z Pawłem Linka, który był na tej konwencji i miałem takie wrażenie, po tym wystąpieniu Donalda Tuska, i miałem takie wrażenie, że to jest krok, że te słowa były krokiem we właściwym kierunku. Tak to odebrał mój rozmówca, którego też pozdrawiamy. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że Donald Tusk potrafi się przyznać do jakiegoś błędu i nawiązać do tego w swoim stylu. Natomiast jeśli Platforma też przyjęła w ogóle wtedy statut, który mają przebudować, tam są dosyć istotne zmiany, nie ma już chyba czasu, żeby je wszystkie omawiać, ale kluczowa jest taka moim zdaniem, że po pierwsze, że będzie nowe takie de facto wzmocnione ciało wewnątrz Platformy, czyli prezydium zarządu, mniejsze, około 14-osobowe, które będzie na bieżąco partią zarządzać. A ten zarząd większy, około 40-osobowy, no moim zdaniem nie będzie już tak odgrywał takiej dużej roli, a tam też jest 16 lokalnych baronów, czyli ich rola w Platformie moim zdaniem się zmniejsza, bo wiceprzewodniczących de facto wskaże, zatwierdzi ich Rada Krajowa, ale z tego co wskazuje ich przewodniczący, a w tym prezydium będzie do 10 wiceprzewodniczących i kilka jeszcze innych osób, sekretarz generalny, skarbnik i też chyba najwyższy rangą i jeszcze chyba 2 osoby, więc Tusk będzie miał jeszcze większą kontrolę nad taką bieżącą działalnością partii, no i chyba ten zarząd będzie się pewnie spotykał często, ten prezydium zarządu będzie się często spotykało, to jest trochę tak jak prezydium komitetu politycznego w PiSie, które się też spotyka często, raz na tydzień zwykle, czasami bardzo często, zresztą nie wiemy w ogóle o tym, też słyszałem, że ono czasami się spotyka częściej, to ciało. Tam jest właśnie prezes i są wiceprezesi, kilka też innych osób, Ryszard Terlecki. I to jest taka bieżąca praca, bieżące decyzje, tak? I myślę, że w jakimś sensie Platforma chce w ten sposób też działać, żeby to sprawniej działało. Tam oczywiście jest dużo innych zmian, też budzą emocje, ale to już chyba na to czasu niestety chyba nie mamy, żeby to szczegółowo. Odsyłam do swojego tekstu w Rzeczpospolitej w tym tygodniu. Michale, mam tylko do ciebie jedno pytanie jeszcze ostatnie dotyczące Platformy. Czy twoim zdaniem to jest wiarygodne? Czy dla wyborców będzie wiarygodny ten zwrot ku Polsce powiatowej, ku bardziej centrowej wizji? Czy to jest takie założenie, że duże miasta i wyborcy liberalni z lewicowymi sympatiami i tak zagłosują na Platformę, bo nie mają na co innego głosować, jeżeli chcą pokonać PiS? W związku z tym teraz trzeba, zakładając, że tamci i takich poprą, dopieścić to centrum, bo tam są wyborcy? Myślę, że trochę takie założenie jest, chociaż myślę, że Donald Tusk jako nawet polityk o ogromnym doświadczeniu, tak samo jego zaplecze, ma duże doświadczenie na wielu płaszczyznach. No, zdaję sobie sprawę, że nie można niczego brać for granted, jak to się mówi, czyli no nie można niczego w 100% przyjmować. Pytanie o wiarygodność jest oczywiście kluczowe. Ja myślę, że to jest tak, że wszystko pokaże czas, który i te zmiany, które Tusk będzie wprowadzał, i to, czy rzeczywiście Platforma zacznie coś robić, mówić inaczej. Na razie jest ta afera wokół imprezy u Mazurka. No i zobaczymy, co dalej. No, myślę, że Tusk jest chyba jedynym politykiem w Polsce, czy w Platformie, który może takie zmiany wymusić, wyprowadzić Platformę z tej bańki. Chociaż będzie to ogromnie trudne, no bo to też wymaga właśnie odłożenia tego od Twittera. No właśnie, bo gdyby ktokolwiek inny zaproponował taki kurs na centrum, czy bardziej na prawo, zostałby uznany za zdrajcę, symetrystę i tak dalej, no ale Tuskowi wolno więcej, uważają wyborcy Platformy, ci radykalni, którzy zrobią to, co Tusk każe. Bo wiem, że rozmawiałem z wieloma wyborcami Platformy w tym tygodniu, oni byli wściekli na to, że politycy Platformy się ściskali tam, znaczy ściskali się metaforycznie z politykami PiS-u u Mazurka, no i myślę, że tak to rozumiem ostatnią moją rozmowę, że to postawienie do pionu Budki i Siemoniaka zostało przyjęte z aplauzem. Ale z drugiej strony rzeczywiście trzeba iść do mniejszych miejscowości, do małych miast. No to jest pewien trochę... Nie wiem, czy tylko ja widzę tutaj troszeczkę taką... pewien dysonans. Ale myślę, że w polityce takie dysonanse są możliwe, bo wyborcy nie patrzą na to wszystko tak jak my, tak? No, tu mi się przypomina rzeczy, które mówił kiedyś jeden z posłów Platformy, który bardzo krytykował, nie ten, który odszedł, ale ten, który został, który krytykował ten zwrot Platformy po protestach aborcyjnych właśnie dotyczących przerywania ciąży, który mówił, że jest dosyć duży rozjazd, czy konflikt w Platformie z jednej strony generacyjny, to znaczy, że ci starsi działacze wcale nie są tak postępowi i progresywni jak grupa młodych posłów, a z drugiej strony właśnie jest tuż rozdźwięk pomiędzy tymi lokalnymi działaczami, którzy działają w poszczególnych powiatach czy województwach, którzy na ogół są znacznie bardziej konserwatywni niż reprezentacja w parlamencie. I w tym sensie dla nich może być ten zjazd, ta zmiana kierunku proponowana przez Tuska może być pomocna w takiej, mówiąc kolokwialnie, robocie partyjnej. Tak, ten dysonans, to jest pewien dysonans i ten balans jest, myślę, że Donald Tusk będzie szukał takiego balansu mimo wszystko między różnymi sprawami. No, z jednej strony impreza u Mazurka z politykami PiS, to lewica to podnosi, że z jednej strony impreza u Mazurka nie, ale z politykami PiS, ale zmiana konstytucji, do której potrzebne są głosy PiS-u, no już tak. Z jednej strony to, o czym mówisz, ten spór generacyjny, a z drugiej no to deklaracja z Campus Polska o związkach partnerskich. Tu wspólnie też liczy na to, że widzi też pewne zmiany społeczne, demograficzne też w mniejszych miejscowościach, że pewne pomysły już nie są tak nieakceptowalne jak jeszcze nawet 5 lat temu poprzednich, czy w 2019, czy w 2019, 2020, czy jeszcze w 2015, więc poszukiwanie balansu i pewnych akcentów, też poszukiwanie między tymi generacjami, no jest jakimś wyzwaniem, ale Donald Tusk jest jedynym politykiem Platformy, który jest takiemu wyzwaniu w stanie sprostać. Skądinąd to bardzo znamienne, że rozmawiamy o Platformie już kilkanaście minut i dopiero teraz pojawił się pomysł Donalda Tuska na zmianę konstytucji. Chyba to miał być gwóźdź konwencji z zeszłej soboty, a wyszło jak wyszło. No, jest to temat, który gdzieś zniknął w zalewie. zalewie politycznych wydarzeń? Trochę tak, ale z drugiej strony widzę, że dzisiaj nawet lewica się do tego odnosi. Ja pisałem też tekst, próbowałem się dowiedzieć, co w PiS-ie na ten temat sądzą. Okazuje się, że nie ma tam chęci w praktyce realnie, tak, poza tymi oficjalnymi deklaracjami. Ja sądzę, że ta ustawa zostanie po prostu zamrożona, to nie będzie głosowane. Myślę, że ja się z tobą trochę nie zgodzę, że jak na pomysł polityczny z ubiegłej soboty, dowiezienie, że chociaż jakiekolwiek echa zostały w piątek, to już jest naprawdę... I tak zobaczmy inną konwencję. Konwencja Szymona Hołowni, Jaśmina, miało być wielkie wow. Chyba już dwa dni po tej konwencji już nie było po tym śladu, wewnętrznie to pewnie jakoś tam funkcjonuje. Więc polityka jednak Tusk potrafi robić. Będę się upierać, że fakt, że mówimy o tym dopiero po kilkunastu minutach dowodzi, że jest może inaczej, ale tu pięknie się różnimy. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Jeżeli macie państwo ochotę wypowiedzieć się w tej sprawie, piszcie do nas na Twitterze czy w mailu. Ja cię chciałem zapytać jeszcze na koniec, bo nie można o to nie zapytać. Co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? Bo mam wrażenie, że zaczyna się nakręcać wbrew tej uchwale, o której rozmawialiśmy tydzień temu, która gwarantuje, że PiS chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Po wyroku TSUE, który nakazał, że po karze, którą nałożyła Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypomnijmy, ponad 2 miliony złotych dziennie za niezamknięcie kopalni Turów. Zamknięcie kopalni Turów, i tu chyba zgoda jest od prawa do lewa, jest niemożliwe z dnia na dzień, ale też byłoby szkodliwe dla polskiej gospodarki, a równocześnie jest szkodliwe dla środowiska i za to będziemy płacić karę. A równocześnie w odpowiedzi na to, czy jak gdyby równolegle z tym Patryk Jaki przedstawia raport profesora Krysiaka i Grossego, który według Patryka Jakiego ma sugerować, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej po tych kilkunastu latach to strata 500 miliona złotych. O co w tym wszystkim chodzi? Myślałem o tym raporcie i powiem tak, że uważam, że to jest bardzo... powiem jedną rzecz taką może zaskakującą, że uważam, że i Patryk Jaki umie dalej roznieść emocje w internecie i poza nim. To na pewno politykowi się przydaje taka umiejętność, bo co by nie powiedzieć, czego by nie powiedzieć o tym raporcie, to jednak zażarło, jak to mówimy w języku dziennikarskim. To na pewno... też od 4 dni wielu, przede wszystkim ekonomistów, podważa te wyliczenia. Oczywiście, ale... na ten temat dyskusja. Można oczywiście się zastanawiać, na ile korzystnie zażarło dla Patryka Jakiego, ale na pewno wbił gdzieś jakiś swój sztandar. Ja myślę, że on wbija ten sztandar bardzo dłuższy termin. Myślę, że politycy Solidarnej Polski, najbardziej chyba widocznym zwolennikiem tej tezy jest poseł, były wiceminister Janusz Kowalski, obstawiają, że ceny energii będą jednym z ważniejszych, czy energia, ten cały blok tematów energetyczno-klimatyczno-węglowych, powiedzmy, będzie jednym z ważniejszych w tym roku, w następnym i tak dalej. I Turów oczywiście się w to wpisuje i obstawiają swoją stanowisko, że trzeba się trzymać węgla. Też mówią to czasami politycy PiS-u, jak myślę, że Beata Szydło, gdyby tutaj z nami rozmawiała, była premier, to też by powiedziała, że trzeba się trzymać węgla. No i oczywiście jest to drugie skrzydło wokół to modernizacyjne, które mówi, że trzeba transformować się, oczywiście transformację energetyczną, ale sprawiedliwą. I będzie wokół tych skrzydeł napięcie, tak? To napięcie, myślę, ja mam wrażenie, że odżyło na pewno. Odżył ten ideowy spór, czyli ideowe napięcie w Zjednoczonej Prawicy odżyło za sprawą Solidarnej Polski, odżyło w ostatnich tygodniach. Bo na przykład te są uchwały anty-LGBT, których PiS kazało się samorządowcom wycofać, powiedzmy sobie szczerze, rzeczywiście bardzo tak nie wprost, tam był list wiceministra Budy i tak dalej, no ale sygnał był jasny, trzeba się krok w tył. No i województwo świętokrzyskie już ten krok w tył zrobiło, małopolskie w poniedziałek, kolejne województwa, myślę, że to jest kwestia krótkiego czasu, przepraszam, no ale na przykład posłowie Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, krytykują te działania, więc ten spór ideowy na pewno w Zjednoczonej Prawicy ożył na wielu płaszczyznach, no i zobaczymy, co na to wszystko Jarosław Kaczyński, który niedawno miał taki wywiad dla Papu, gdzie tam też trochę groził. Na przykład w kontekście też tych uzgodnień wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, że no, może się to źle skończyć, nie każdy się powściągnie, takie był przesłanie. Więc ciekawe czasy trwają. Ostatnie pytanie, które mam do ciebie, dotyczące Zjednoczonej Prawicy. Jak burza w Komisji Finansów Publicznych idzie Polski Ład? Setki poprawek, kilkanaście godzin pracy, nowe pomysły na nowe ulgi, a to dla rodzin wielodzietnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślisz, że PiS wciąż wierzy, że jak uchwali Polski Ład, to od 1 stycznia Polacy poczują w kieszeniach więcej pieniędzy. No może nie od 1 stycznia, ale od końca stycznia, gdy na ich konta będą przychodziły pensje wyższe, ponieważ podatki odprowadzane będą mniejsze. Czy to ma być to... Czy wciąż jest ta wiara, że to będzie to Wunderwaffe? Wunderwaffe myślę nie, ale na pewno, tak jak wielokrotnie o tym pisałem też, że jak po rozmowach z politykami PiS, że oni obstawiają przede wszystkim... Jeden jest komunikat, że 2023 będą wybory, do tego czasu Polski Ład no właśnie będzie ten efekt, o którym ty mówisz i wtedy będzie nam łatwiej mobilizować nowych wyborców, a to jest kluczowe dla PiS-u, żeby nowych uzupełniać straty, nowych wyborców mobilizować. No cóż, będziemy na pewno uważnie śledzić ten proces. Będziemy go śledzić już za tydzień w kolejnym wydaniu Politycznych Michałków. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, ale też zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej, a także dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze i naszej wydawczyni Magdalenie Burkiewicz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.